Dobry. Wszyscy, mam nadzieję, z poczekalni zostali przewiezieni do pokoju ordynaryjnego, więc możemy się teraz przywitać. A ja mogę zadać standardowe pytanie na początek, to znaczy, czy mnie widać, czy mnie słychać tutaj w lewym, dolnym rogu jest czat. Bardzo bym prosiła, żeby osoby obecne na webinarium, żebyście napisali po prostu, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok, czy widać prezentację. Dzień dobry, bardzo słabo słychać. Zaraz wiemy coś po mikrofon. Chciałam powiedzieć, że a teraz wiemy. Coś lepiej? Bardzo proszę o informację. Nie chcę za bardzo zdejmować słuchawek, dlatego żeby nie było po głosu żadnego. Słuchawek będzie lepiej. Dajcie znać, czekam jeszcze. Fajnie by było, gdyby było nam wygodnie i komfortowo się nawzajem, oglądać i słuchać. Więc dajcie znać, czy dalej słabo słychać, czy trochę lepiej. Cały czas.
odmówiłam odpoczynku. I nie wiem, czy widać, czy słychać. Słuchajcie, ja muszę napisać to ratunek do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dajcie mi chwilę. Słychać? Słychać, widać? Nie? Walczę z dźwiękiem. Okej, słuchajcie, muszę to wyładować, wyjść i wejść. Czy no tak, wyjść i wejść. O, pewnie mi się wszystko rozwali, ale chyba nie ma innej opcji. Jest włączone audio. O, chyba słychać. Mam nadzieję, że teraz jest słychać. Okej, okay, że ktoś tutaj. Jest! Udało się! Hurra! Tylko teraz nic nie mam tutaj wgrane. Świetnie! Po prostu, słuchajcie, musicie dać mi minutę na przygotowanie sobie tego mojego cudownego pokoju. Bo oczywiście. Każde wyjście i wejście z tej platformy to jest po prostu całkowite przemeblowanie. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, dziękuję za pomoc w ogarnięciu tego problemu. No, nawet udało się, wszystko wróciło tak, jak ma być, więc jest bardzo dobrze. Nie, nie jestem rodziną Krzysztofa Krawczyka. Dziękuję za pytanie. Okej, więc myślę, że możemy lecieć dalej. Na technikalia, no ale niestety tak czasami jest, jak się pracuje z komputerami, na pewno o tym doskonale wiecie. No to jeszcze raz, dzień dobry. Na webinarium o blogowaniu jako pomysł na budowanie swojego e-portfolio. Ale tak naprawdę to będzie o blogowaniu w takim szerszym kontekście w ogóle. Będzie dużo o tym, po co się w ogóle bloguje. Co to znaczy dobrze blogować, co to znaczy być dobrym blogerem, dobrą blogerką. Nie będziemy, myślę, będziemy szukać odpowiedzi. To znaczy ja nie dam Wam tutaj żadnych odpowiedzi. Będę pokazywać, jak na to pytanie odpowiadają inni ludzie. I żebyście sobie znaleźli swoją własną odpowiedź na to pytanie. Będzie trochę o prawie, bo blogowanie to może być bardzo poważna sprawa. Będzie trochę o zarabianiu na blogowaniu i o różnych alternatywach też. To znaczy w ogóle blogowanie w dzisiejszych czasach. Dobra. Słuchajcie, jeszcze jest jedna taka sprawa. W zeszłym tygodniu na webinarium Dawida no powiedzmy były tutaj różne głosy na czacie się odbywały i one były różne. One miały różną jakość, tak to nazwijmy. Jedne były bardziej jakościowe, inne miały taką jakość, nie wiem jak to nazwać.
tam, do swojego pokoju. I zazwyczaj, jak zaprosisz kogoś do domu, to nie chcesz, żeby ktoś robił syf w tym pokoju. Więc no ja was po prostu o to proszę. Słuchajcie, no nie róbcie tego typu. I tyle. I będzie dobrze. Okej. Okay. Na początku chciałam was zaprosić do ćwiczenia na rozgrzewkę, żebyście spróbowali oderwać się od tego, co tam teraz robicie i skupić na tym, co dzieje się tutaj trochę. No i chętnie się bardzo dowiem, bardzo chętnie dowiem się, słuchajcie, geografii, ale tak mniej więcej ja jestem tu. O, zrobiłam zieloną kropkę. Słuchajcie, bardzo was proszę. Moi drodzy uczestnicy, weźcie sobie, o, tutaj są ołówki. Weźcie sobie ołówki i wyznaczcie, skąd jesteście. Tam się ołówki. Dość, tutaj jest kolejna zielona kropka. Warszawy, o ile dobrze rozpoznaję. Ktoś jeszcze podzieli się, skąd jest? Skąd jest? Skąd jest? Nie podzieli się. Może jednak? Może jednak? Czy jeszcze poczekamy? Nie. Rozumiem, nie będę was szukać, nie będę was szukać. Dobra, zamykamy tablicę i lecimy dalej. To, od czego chciałam w ogóle zacząć, to jest odpowiedź na takie pytanie, po co w ogóle blogi, dlaczego w ogóle blogi, czyli pytanie o motywację. Na początku chciałam powiedzieć o czymś takim, że miałam trochę takie poczucie, że blogi to trochę jest taka rzecz, która interesuje ludzi w wieku 30+, tak wcześniej. Jakoś tak mam wrażenie, że takie to moje pokolenie gdzieś tam właśnie z tych blogów wyrosło, na blogach się wychowało, blogami dorastało. To jest takie emocjonujące, pasjonujące i takie jakieś naturalne rzeczy blogami pisać. Mam wrażenie, że ludzie poniżej 30 jakieś trochę blogów nie do końca czują albo kompletnie inaczej w ogóle to czują. I zupełnie internet jest dla nich też zupełnie innym narzędziem. No bo słuchajcie, ja generalnie stały dostęp, stałe łącze, stały dostęp do internetu miałam, jak byłam pierwszą, a drugą klasą liceum, chyba coś takiego. No i generalnie późno, bardzo późno. Przypuszczam, że część z was dostęp do internetu miała dużo, dużo wcześniej, taki nieograniczony. Ja natomiast jestem z tego pokolenia, które po prostu łączyło się jeszcze czasami z internetem czy z modem, czekając, no, blokując linię telefoniczną i jak wiadomo było, że ktoś w ważnej sprawie będzie dzwonił, to nie można było pójść do internetu, bo po prostu się blokowało linię telefoniczną. Więc tak było. No więc generalnie blogi były takim odkryciem, pierwszym was społecznościowym widzem, ale o historii to jeszcze trochę powiem. I w ogóle dlaczego te blogi wtedy pewnie i teraz się jakoś tam zakładało. Pierwsza taka spora motywacja to jest oczywiście pasja. W ogóle te
trzy takie główne motywacje, o których teraz powiem, one się bardzo ze sobą łączą w sumie. I też na jakimś totalnym rozdzieleniu, bo nie ma wielu blogów, które jakby realizowały tylko tę jedną motywację. No ale okej, okay, pasja. Pasja może być do wielu rzeczy. Pasja jakiegoś hobby, pasja życia. Stąd mamy też blogi też lifestyle'owe, które trudno powiedzieć, żeby one były na jakiś jeden konkretny temat, ale tak ładne słowo po polsku się czasami mówią, że to są blogi takie stylożyciowe. Straszne słowo, w sumie nie jest takie ładne, ale jest takie słowo, słuchajcie, można się spróbować. Więc pasja. Podróżowanie, kulinaria, motoryzacja i tak dalej, i tak dalej. Co komu pasuje, to się mówi, że ludzie po prostu chcą się tą pasją dzielić, ta pasja się wylewa im uszami i wtedy zakładają blogi, piszą o tym, relacjonują, dzielą się i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że nauczyciele też zakładają blogi. Są nauczyciele z pasją, którzy kochają to, co robią, kochają się uczyć przede wszystkim i też blogi zakładają. Druga rzecz to jest oczywiście wiedza. Jak myślę sobie o tych blogach, do których prowadzenia głównym motorem jest jakaś bardzo kompletna, obszerna, posiadana wiedza, to słuchajcie, myślę o takich blogach, jak mam jakiś problem z komputerem, taki czy bardziej zaawansowany, to jak wygoogluję ten problem, to właśnie tego typu blogi najczęściej właśnie wskazują, że ktoś jest właśnie i pasjonatem, i posiada bardzo obszerną wiedzę na dany temat, i wtedy ma tam różne tutoriale, jak coś zrobić, żeby działało. No i wiedza też generalnie sporo jest blogów medycznych, na przykład wzorom, ale takich, wiecie, serio medycznych, nie tam zięba i pamięć o tym, nie ten droga. Więc generalnie ludzie po prostu dzielą się wiedzą. Taką naprawdę, naprawdę wiedzą, słuchajcie, są blogi, gdzie ludzie po prostu robią przepisy, tak jak w książkach naukowych, przywołują badania naukowe, artykuły naukowe i generalnie z takich blogów warto korzystać. Warto, jeżeli chcemy mieć wiedzę konkretną i szukamy w blogach wiedzy, to warto też na to zwracać uwagę. No i trzecia motywacja, trzeci duży obszar motywacyjny, to są blogi, które są związane z jakimś konkretnym działaniem, z jakimś konkretnym projektem. To są blogi też firmowe, ponieważ bardzo dużo firm zorientowało się, że żeby nawiązać taką bliższą relację z klientem, żeby, nie chcę za dużo mówić teraz, bo to jeszcze będzie się powtarzało w dalszej części tego spotkania, ale generalnie blog na temat projektu, blog na temat produktu, to jest też bardzo, bardzo częsty motyw w blogosferze. Na przykład, zwłaszcza amerykańskie marki mają to świetnie opracowane, firmy odzieżowe prowadzą swoje blogi, które cieszą się dużym, dużym powodzeniem. Jest taka firma, która nazywa się Critico. Oni produkują ubrania, dosyć drogie ubrania, ale takie bardzo też specyficzne, z taką filozofią. No i tutaj blog jest takim miejscem, gdzie o tej filozofii można napisać trochę więcej. Na stronie to jest najczęściej tylko jedna podstrona z kilkoma hasłami. Kampania reklamowa to kampania reklamowa, w jakiś sposób oczywiście da się to pokazać, ale nie aż tak dobrze jak na blogu. Więc tutaj ta funkcja też jest bardzo
bardzo skupiona. Drugim takim blogiem, o którym też chciałam trochę powiedzieć, to jest blog na przykład takiej społeczności, która się nazywa Kobiet dla Polski. I tam też po prostu kolejne wpisy dotyczą kolejnych projektów, które są realizowane przez tę społeczność i dokładnie jakby tak to jest. Ja sama prowadziłam dwa blogi właśnie stricte projektowe. Jeden z tych projektów, który realizowałam, kiedy pracowałam kulturowo i kultowo w Galerii Książki, to właśnie Biblioteka. I ten blog był po prostu narzędziem też dzielenia się informacjami o projekcie, ale też dokumentowania tego projektu. Bo z projektami to jest tak, właśnie tymi, na które dostaje się jakieś pieniądze, że potem trzeba wszystko udokumentować. I blog też jest dobrym narzędziem do tego, żeby prowadzić dziennik internetowy, pamiętnik internetowy, drugi blog prowadziłam. To był blog dział, w którym pracowałam, czyli Centrum Literatury Dziecięcej. Tam również oprócz podstawowych informacji właśnie znajdowała się taka strona bardziej blogowa z tym, co aktualnie się dzieje, z jakimiś ciekawymi artykułami, informacjami, z tym wszystkim, co mogłoby zainteresować odbiorców tego działu. No, polecimy dalej. O części tych zalet już widziałam, ale jest ich dużo. Zaczniemy sobie w ogóle tak dość optymistycznie, właśnie od zalet, żeby nie zniechęcać się na dzień dobry. Po pierwsze, napisałam tutaj coś takiego jak ćwiczenie w myśleniu, bo może się wydawać, że blog właśnie to jest po prostu taki dziennik, usiądę, zalabuję się, coś tam sobie zrobię, coś tam piszę parę zdań, wrzucę jakieś zdjęcie z internetu znalezione, no i okej, będę blogować, będę blogerem. No i jakby okej, no tak też można, to jest też w porządku. Natomiast jeżeli ktoś myśli o blogowaniu poważnie, chce z tego zrobić jakąś swoją życiową ścieżkę, no to jest bardzo skomplikowana sprawa, dlatego, że to wymaga dużej po pierwsze, trzeba połączyć trochę to, na czym się człowiek zna, to o czym chce pisać, ze znajomością całej tej właśnie otoczki technologiczno- Nie wiem, no, technologicznej, powiedzmy, na razie na potrzeby tutaj naszego slajdu, powiedzmy, że chodzi o technologię, otoczki narzędziowej. No i trzeba to właśnie połączyć. Jakby nie wystarczy się, wiecie, znać na, nie wystarczy się znać na samochodach, żeby prowadzić świetny blog o samochodach. No, taka jest prawda. Nie powiedziałam tym czego. Ale bardzo często wiele ludzi o tym zapomina. No nie, sama wiedza na dany temat, nawet gdyby była fantastyczna, obszerna i uwaga, uwaga, nawet jeżeli ktoś posiadający tę wiedzę potrafi fantastycznie o tym pisać i jego teksty czyta się po prostu rewelacyjnie, to nie wystarczy. Więc blogowanie to jest większa rzecz, takie na poważnie, trzeba się przyłożyć. No i tak, jakby to ćwiczenie w myśleniu to też jest, jakby też odnosi się do pisania po prostu tekstów na bloga, które przy powiedzmy większej ilości followersów, czytelników, no muszą być wyważone. Bardzo wielu blogerów, bardzo wielu influencerów, jeszcze słowo się u nas pojawi, przejechało się na tym, że napisało w jakimś artykule o jedno słowo za dużo, o jedno zdanie za dużo, coś, co nie spodobało się, odbiorcom. Takim bardzo dużym przypadkiem, case'em tak zwanym, czegoś, co było totalnie nieudanym posunięciem, akurat chodzi o blogera, ja nie będę się
właśnie, przykładem, chodzi o Krzysztofa Gonciarza, było, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, nie pamiętam już kiedy, wypuścił linię koszulek z różnymi grafikami i to było tak nieudane przedsięwzięcie, że musiał to wszystko po prostu wycofywać z tego, prostować to, wyjaśniać w ogóle, o co chodziło w tej całej akcji. To jest w ogóle strasznie, strasznie złe, jeżeli bloger, czy ktoś, kto działa, musi wyjaśnić, o co chodzi. Widzę, słuchaj, Pietrek, że masz problem z za cichym dźwiękiem. Nie wiem, spróbuję mówić bliżej mikrofonu, głośniej po prostu. Nie wiem, czy to rozwiązuje sprawę. Spróbuję to jeszcze raz pogłośnić tutaj. Słuchajcie, dajcie znać, czy wy też macie problem z za cichym dźwiękiem. O, widzę, że właśnie głośność tutaj jest trochę lepiej. Ok. A teraz? Ojej, teraz chyba przesadziłam, dobra. Może to jest też wina, nie wiem czego wina. Jest trochę lepiej. Słuchajcie, no postaram się po prostu mówić głośniej i tutaj bliżej mikrofonu. Okej. Dzięki, Pietrek, za uwagę, bardzo dziękuję. I słuchajcie, właśnie o to was proszę, że jakby coś było nie tak, to dawajcie znać. Dobra. O czym ja to mówiłam? A, okej. Okay. Jeżeli jakiś twórca w internecie musi w ogóle tłumaczyć, o co mu chodziło, to już jest w ogóle bardzo źle. W sensie takim, że to powinno być widoczne na, jakby w samej akcji, w samym jego działaniu powinno być widoczne, o co chodziło mu albo jej. Dobra. Wiedziałam, że będę się tak rozgadywać. To jest typowe. Zalety, dalej zalety. Odnajdywanie powiązań. To jest też coś, o czym będę mówić dalej. Odnajdywanie powiązań, budowanie społeczności. To jest zdecydowanie zaleta blogowania. Ja sama powiem szczerze, że nie mam z tym jakichś wielkich doświadczeń, ale też dla mnie blogerka, no powiedzmy, że gdzieś tam jakieś blogi prowadziłam. Natomiast czy mam znajomości z blogów? No w sumie tak, w sumie jest trochę takich osób, z którymi gdzieś tam utrzymuję kontakty z zamierzchłej mojej blogowej przyszłości, ale wiem, że są ludzie, których jakby znajomi, w większości to są blogowi znajomi. To są ludzie, którzy spotkają się na imprezach branżowych, albo to są ludzie, którzy nawzajem się czytają, a wcale nie muszą się spotykać i uważają siebie za dobrych znajomych. To jest też czasami odnajdywanie powiązań między tematami, na które się pisze. No generalnie jakby wsiąkanie w blogosferę to jest ciekawe doświadczenie, bo tam się też trochę wszyscy znają i też trochę tak jest, że właśnie ludzie poszukują takich wspólnych elementów, jeżeli chcą na przykład coś wspólnie razem zrobić, chcą jakieś wydarzenie, jakieś wpisy, jakiś cykl wpisów. Te współprace są czymś bardzo rozpowszechnionym i ludzie bardzo w blogosferze jakby poszukują i mają takie poczucie powiązania. I też o tym poczuciu powiązania można mówić w kontekście właśnie społeczności twórcy. Jeżeli ja sobie czytam jakiegoś bloga, teraz akurat jestem na etapie blogów, o matko, nie wiem tego słowa, ale chyba go użyję, bo jego wszyscy używają, parentingowych, czyli blogów związanych z dzieciakami. Jeżeli czytam coś, co jest bliskie mojemu sercu, mojemu podejściu, to czuję zdecydowanie jakąś nić porozumienia z twórcą, który to napisał i to jest super, to jest fajne. Odnajdywanie właśnie w blogach, że nie tylko ja tak mam, nie tylko ja taka jestem. Bardzo dużym też znowu case'em w tym przypadku jest taki blog Rien Nachera, możecie sobie wygooglować, nie będę wam akurat tego linka wrzucać, która napisała o swojej depresji.
napisała o swojej depresji w bardzo mądry, bardzo wymarzony sposób i generalnie od takiego cyklu wpisów, właściwie od tego wpisu zaczął się taki cykl blogerskich wpisów właśnie o depresji, które też bardzo, bardzo wielu ludzi uwolniło z takiego poczucia, że o tym się nie mówi, ale też bardzo zwróciła uwagę na to, że no, osobom z depresją nie można mówić, weź się w garść, nie wymyślaj i tak dalej, i tak dalej. Więc to są ważne rzeczy, zdecydowanie. Kolejna sprawa to odnajdywanie głosu i chodzi o odnajdywanie własnego głosu, własnego sposobu wyrażania się, sposobu wyrażania siebie, swoich pasji, swoich zainteresowań. Nie każdy lubi gadać, w sensie nie każdy lubi spotkać się z ludźmi, iść na, nie wiem, dyskotekę, piwo, koncert, gdziekolwiek. I każdy to lubi. Są ludzie, którzy po prostu wolą spędzić ten czas owinięci w kocyk, oglądając seriale na Netflixie, albo właśnie ucząc się, zdobywając wiedzę, dzieląc się nią. I to jest ich ulubione zajęcie. I też jakby w tym odnajdywaniu głosu myślę o osobach, które mają takie skłonności introwertyczne. Że to jest właśnie też świetny pomysł na wyrażanie siebie, bo jeżeli ktoś nie lubi siebie wyrażać w tłumie, jeżeli nie lubi siebie wyrażać z kimś twarzą w twarz, to może robić to na blogu i to też jest bardzo, bardzo fajna i ciekawa opcja. Wzmocnienie eksperymentatorów. Blogi zmuszają też trochę do eksperymentowania. Każdy bloger to wie, że to jest trochę taka spirala, że jeżeli dobrze idzie, to rzadko się zostaje na tym, co się ma, tylko szuka się nowych rozwiązań, szuka się sposobów, jak zrobić pewne rzeczy jeszcze lepiej. I eksperymentuje się z różnymi rzeczami, eksperymentuje się z technikaliami, z wyglądem bloga, z różnymi nowymi treściami, z rebrandingiem tak zwanym, czyli czymś, o czym jeszcze dalej powiemy. Eksperymentuje się właśnie ze swoją społecznością, z relacjami, ze swoimi czytelnikami i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, na początku, znaczy zwłaszcza na początku, kiedy blog nie jest jakby głównym i jedynym źródłem utrzymania i dopiero człowiek się rozwija i szlifuje swoje pomysły w tym temacie, to nie ma tak naprawdę wiele do stracenia, jeżeli chodzi o blogowanie, więc ta przestrzeń internetowa, to wszystko, co gdzieś tam na horyzoncie w blogowaniu jest widoczne, zachęca do eksperymentatorstwa. No i kolejna rzecz to jest dokumentacja rozwoju, choć to bywa bolesne. Napisałam w nawiasie, bo ja sama na przykład wiem, jak bolesne jest dla mnie oglądanie jakichś moich starych wpisów z początku jakiegoś tam bloga, o którym jeszcze trochę powiem potem. To jest bolesne, bo jakby pewnie przypuszczacie, że w ogóle internet 10 lat temu wyglądał totalnie inaczej i w ogóle wszystko wyglądało inaczej i pewnie sami oglądacie swoje zdjęcia sprzed 10 lat, chociaż wy może jeszcze nie macie takiego poczucia zażenowania jak osoba, która ma 30+. No, okej. Okay. Natomiast ja na przykład uwielbiam, chociaż teraz nie mam na to czasu, ale czasami naprawdę lubię wejść sobie na jakiegoś bloga, który jest super, hiper, fajny, ekstra, zarąbisty i w ogóle wszyscy o nim gadają. I lubię sobie po prostu spojrzeć na archiwum. Niektórzy twórcy mają na to sposób i jakby ucinają to archiwum w pewnym momencie. To znaczy robią taką rzecz, że decydują na przykład, że okej, od tego momentu te treści nie są już żenujące i ludzie mogą się do nich dokopać.
Natomiast często ucinają to w archiwum w pewnym momencie i do tych najstarszych takich wpisów, że tak powiem, kopalnianych, w ogóle nie da się dogrzebać. Bardzo ciekawym przypadkiem w tym temacie jest blog. Okej, to w ogóle jest taki przykład trochę creepy, ale dobra, powiem o nim. Jest blog Hafija. To jest promotorka karmienia piersią. I na tym blogu, słuchajcie, jest całe archiwum, tam jest pierwszy post, który kiedykolwiek został napisany, bardzo, bardzo dawno temu. I przez tego bloga w ogóle przewijają się na początku straszne herezje, jeżeli chodzi o ten temat. Więc to, jakby jaką drogę przeszła ta twórczyni od początku jakby swojej działalności do teraz, kiedy jest absolutnie w ogóle rozpoznawana, cytowana, jest guru, ma najnowszą wiedzę, no i kurczę, zna się na tym i robi świetną robotę. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że właśnie, jeżeli wchodzimy na jakiegoś bloga, skąd chcemy zaczerpnąć wiedzy, to sprawdźmy, nawet jeżeli wiemy, że twórca jest totalnym guru i ma najnowszą wiedzę teraz, to sprawdźmy, jakby z jakiego okresu post przeglądamy. Jeżeli coś googlujemy, to sprawdźmy, czy nie wyświetlił nam się post, nie wiem, z 2014 roku, gdzie 4 lata temu jest po prostu, jeżeli chodzi o blogosferę, jakaś przepaść i w ogóle bardzo dawno. Więc okej, więc dokumentowanie rozwoju przez przyglądanie się sobie przez pryzmat swojego bloga i swojej twórczości w internecie jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy macie w ogóle jeszcze konta na Facebooku, bo Facebook to też jest narzędzie dla starych ludzi, ale możecie sobie spojrzeć na swoje pierwsze posty, na swoje pierwsze zdjęcia. To też jest takie dosyć, myślę, czasami rozwojowe. No właśnie, to teraz trochę historii o ewolucji bloga. Ja nie ukrywam, że mówię też trochę, znaczy trochę, ja mówię w większości o polskiej w ogóle blogosferze, polskich blogach, bo o tym mam jakieś zielone pojęcie i na ten temat mogę coś powiedzieć. Pierwsze narzędzia w ogóle w Polsce, które służyły do prowadzenia swoich blogów, zakładania ich, komentowania, tworzenia społeczności, to są te, które tutaj dwa widzicie, czyli blog, który w sumie funkcjonuje do teraz, i blog.pl, który był narzędziem onetowym, który został zamknięty, ponieważ wszyscy stamtąd uciekli gdzieś na inne platformy. Pierwsze blogi to w ogóle tam zaplątałam się, okej. W pierwszych blogach w zasadzie głównie chodziło o tekst. Zdjęcia były jakimś takim dodatkiem, niekoniecznie w ogóle potrzebnym. Tak jak ja pamiętam blogosferę, to najczęściej blogi były też takie trochę, nie wiem, czy chcę użyć tego słowa, ale go użyję. One były takie pretensjonalne, w takim sensie, że ludzie opisywali swoje życie, jacy to są często nieszczęśliwi i w ogóle takie dramaty, różne inby i tak dalej, i tak dalej. I jakby to kompletnie nie miało nic wspólnego z tym, o czym teraz są blogi. Albo to były właśnie takie typowo branżowe, typowo wiedzowe blogi, nie wiem, czy jest takie słowo, ale okej, okay. Takie typowo branżowe blogi, które traktowały na przykład o chodzeniu po górach, bo bardzo dawno już też istnieją. A te blogi, że tak powiem, stylo-życiowe, lifestyle'owe, to były takie blogi, które wcale nie przypominały nic, jakby nie przypominały w ogóle takich blogów, które znamy teraz. Jakby blog lifestyle'owy te parę nawet lat temu to jest kompletnie co innego niż blog lifestyle'owy, który jakby widzimy teraz. Okej, no i chcę jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, jeżeli mówimy w ogóle o historii blogowania, że na początku całej tej przygody to było w ogóle totalnie nie do pomyślenia, żeby ktoś po prostu udostępnił swoje imię i nazwisko w internecie, a już swoją twarz, to po prostu nie było takiej opcji. W ogóle ja pamiętam właśnie ten
czas, kiedy weszła na polski rynek Neostrada i można było mieć połączenie takie non-stop, że cały czas można było siedzieć na internecie. To były wspaniałe wakacje, naprawdę to były wspaniałe wakacje. Naprawdę nikomu nie przyszło do głowy, żeby posługiwać się w internecie swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, a co dopiero właśnie wstawiać zdjęcia, na których jest się osobiście i w ogóle pokazywać swoją twarz w internecie. Nie, to było nie do pomyślenia w ogóle, totalnie. Myślę, że rzeczą, która zmieniła wszystko w tym temacie, był Facebook. W Polsce była najpierw nasza klasa, taki jest śmieszny. Natomiast Facebook zmienił wszystko, dlatego że sama nazwa wskazuje, jest to książka twarzy i ona pokazała ludziom, że mogą twarzą się pokazywać w tym internecie i firmować różne rzeczy i że właściwie to nie jest takie straszne, chociaż słuchajcie, to jest straszne, no ale dobra, to może nie będziemy się zagłębiać. Więc ja spojrzę jeszcze w moje piękne i cudowne notatki, o czym jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, że te blogi były wyższe, jeszcze chciałam powiedzieć, okej. Właściwie to mam tutaj chyba przygotowane. Spróbujemy to zrobić. Chciałam Wam pokazać blog, który w 2005 roku został blogiem roku. Powinniście widzieć mój ekran. Dajcie znać, słuchajcie, czy widzicie zamiast prezentacji, czy widzicie mój ekran. Halo, jest tam kto? Nie wiem, czy ktoś jeszcze widzi mój ekran. Dajcie znać. Współdzielę, ale czy to się udało? Tak? Nie? Widzicie mój ekran? Ktoś pisze. Ktoś chciał coś napisać. Ktoś pisze. Więc czekam. I pokażę, jak będę wiedziała, że widać. A jeszcze nie wiem. Oj, technikalia. Po prostu wiedziałam, że zagłębianie się na technikalia. Słuchajcie, powinniście widzieć po prostu mój ekran, bo ja Wam pokażę, o, zaraz Wam pokażę, tutaj mam tak dobrze, co powinniście przynajmniej widzieć. Tu jest, słuchajcie, blog. Jeszcze, dobrze, przyłączyło się. Nie wiem w sumie, ale myślę, że widać. Tu jest blog, który wygrał konkurs Blog Roku w 2005. Tak mi się wydaje. Czyli w ogóle pierwszy Blog Roku, który był prezentowany. No jak widzicie w ogóle, tak, on jest na Blogsie, przeszedł na Blogsa, bo tamtą platformę zamknięto. No, zdjęcia tu są takie, jakie są. Ten blog też wygląda tak, jak wygląda. I w ogóle to jakby został już jakby umarł w 2014 roku. A chciałam powiedzieć, że tego bloga roku to on w ogóle dostawał. On w ogóle dostawał po prostu jakiś czas. I możecie sobie na przykładu wejść w wawrzyniec.blogs.pl. Jak dla przykładu możecie sobie wejść i poczuć ten klimat tej blogosfery z tych pierwszych lat jej istnienia, bo to jest chyba dobry przykład. Tak jak pamiętam, to w ogóle bardzo dużo tych blogów był przez moment taki trend, że one były czarne. Te blogi czarne były takie właśnie fajne.
co znaczy dobry blog, bo trochę już o tym zaczęliśmy, trochę było o zaletach, trochę było o historii, ale co to w ogóle znaczy dobry blog? Słuchajcie, mam wrażenie, że albo śpicie, albo jecie obiad, albo w ogóle nie wiem, co tam się dzieje u was, ale fajnie by było, gdybyście napisali teraz, co to według was znaczy dobry blog. Dajcie znać na czacie. Mam nadzieję, że w ogóle widzicie ten czat. Dobra jest, ktoś pisze. Co to znaczy dobry blog? Wartościowe treści. Powiemy o tym. Super, tak? Czyli dobra szkoła blogowania. Widzę wartościowe treści, tak. Ładny wygląd. Wartościowe treści, ładny wygląd. Jasne. To jest wszystko części składowe, o których też powiemy. Ktoś jeszcze? Jakieś pomysły? Co to znaczy dobry blog? Dobry, wartościowy blog. Ktoś jeszcze pisze? Aktualizowany. O, super. Tak, też o tym powiemy. Aktualizowany. No właśnie, blog, w którym jakby wchodzimy i widzimy, że ostatni artykuł był, no nie wiem, ale myślę, że 2 miesiące temu to już jest jakiś sygnał wyszukiwalny. Dobra, Mariola w sumie to wszystko napisała, ale możemy lecieć dalej. Wartościowe treści, ładny wygląd, aktualizowany, wyszukiwalny. Super. Tak, to są wszystko cechy dobrego bloga. Jeszcze sobie o nich potem dalej powiemy też, co to znaczy. Spróbujemy sobie zdefiniować. Ale ja powiem wam też, jakby ten konkurs, o którym wcześniej powiedziałam, czy blog roku, jego już chyba w ogóle nie ma. Ja staram się go jakoś tam na potrzeby tego webinarium odświeżyć sobie wiedzę w ogóle o tym konkursie, wygooglować te informacje jak najwięcej. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, kiedy odbyła się ostatnia edycja tego konkursu, czy on dalej jest. On chyba w pewnym momencie też zmienił swoją formułę. Wiem, że było tak, że tam najpierw jury obradowało nad tymi blogami, potem też internauci mogli głosować na te blogi, potem się w ogóle... O, 2014 ostatni raz, okej. Okay. Potem właśnie, tak właśnie Wikipedia podaje, chyba właśnie na Wikipedii ostatni blog roku jest 2014, to hasło wklepuje. Wiem, że właśnie płatne SMS-y się też słało na bloga roku, no generalnie było wokół tego też konkursu trochę zamieszania. No ale okej, okay, no. Jakby blogerzy, jak każda branża, pewnie jest tam też poczucie, żeby gdzieś te blogi najlepsze wyróżniać, żeby robić jakiś ranking, żeby o nich mówić. No i jest coś takiego. Jest coś takiego, to jest ranking Kominka, a teraz Jasona Hunta, blogera, który zajmuje się głównie blogowaniem, chyba tak można powiedzieć. Blogowanie, właśnie social media, to są jakieś takie główne tereny, na których on się porusza. Kiedyś ten blog nazywał się właśnie Kominek, a teraz nazywa się Jason Hunt. To jest taki też przykład ogromnego rebrandingu z wielkim szumem, z wielką pompą, z wielkimi nadziejami. No, można sobie to też prześledzić, jeszcze trochę też może o tym powiemy. Słuchajcie, ten ranking, też nie pamiętam, ale chyba 2008-2009, pierwsza edycja, i to jest ranking, który nie nazywa się ranking najlepszych blogów, ranking najładniejszych blogów, to jest ranking blogów najbardziej wpływowych. Czyli jakby jego twórca, który kiedyś był to jakby Kominek, robił to kiedyś sam, a natomiast teraz ma w tym wielu partnerów, też z firm, które się zajmują analizowaniem treści w internecie, więc to jest mega profesjonalne i można sobie to właśnie z jego strony pobrać, całą publikację, cały e-book, czy tam e-book. Tak, i tam są blogerzy właśnie najbardziej wpływowi, czyli tacy, którzy mieli wpływ na społeczność, tacy, którzy są opiniotwórczy, tacy, o których w listach się rozmawiało,
jakby których wpisy dotarły do jak największej ilości osób i miały na nich realny wpływ. Więc to jest coś, co na pewno, jakby jeżeli myśli się na poważnie o blogowaniu, to jest rzecz, którą na pewno warto znać. Wiedzieć jakby, jak to się odbywa, na jakiej zasadzie. No i warto wiedzieć, jakby, kto tam jest co roku w tym rankingu i obserwować, jak to się zmienia. Bo też oczywiście są różne trendy w tym zakresie, a też to jest ciekawe, jak się obejrzy na przykład ranking też z 2014 roku, co się podziało z tymi blogerami, którzy tam w tym rankingu są. Bo oczywiście są nazwiska, które dalej są złote dziesiątce, bo ten ranking jest tak podzielony, że jest złota dziesiątka, srebrna dziesiątka i brązowa dziesiątka. Jakby są ludzie, którzy byli w złotej, a w ogóle teraz już nikt o nich nie pamięta, a są ludzie, którzy jakby w tej złotej się utrzymują już od bardzo, bardzo dawna. Też warto ich śledzić i zastanowić się, dlaczego tak jest. No tak, i właśnie jeszcze trochę o tych blogowych trendach, o tym właśnie, że branża jest zmienna. Jakby no nie sposób też powiedzieć o wszystkich tych zmianach. Te zmiany są może nie częste, ale na przestrzeni ostatnich kilku lat to wszystko bardzo się zmieniło, jak już wspominałam. Te zmiany często się dokonują też na tych wszystkich właśnie branżowych spotkaniach, o których pod koniec gdzieś tam powiem. Że to się zmienia. Jakby ten blog, który jakby był uważany za dobry jeszcze parę lat temu, dzisiaj już tam nie zajrzy. Zresztą co widzieliście na przykładzie. Ale co się zmieniło? No przede wszystkim design strony, tak jak mówiłam. Czarny blog, dużo czarnych blogów, dużo czarnych elementów, bardzo przytłaczających. Też na początku te blogi były po prostu takimi blogami, że te treści no, po prostu były wpisami, które kolejno sobie gdzieś tam śmigały. Teraz blogi zupełnie wyglądają inaczej. Często mają wygląd takich stron z aktualnościami, stron z wiadomościami, stron takich jak gazeta.pl, jak wp.pl, jak onet.pl. Często blogi teraz właśnie wyglądają właśnie tak. No i też ta duża zmiana, o której już wspominałam, że bloger to nie jest anonimowa osoba. Bloger to marka, jakby twarz to marka, nazwisko to marka. Też jeszcze o tym zagadnieniu troszkę sobie powiem. Tematy się zmieniły, też o tym mówiłam już w sumie, to jest takie podsumowanie tego, co już tutaj zostało powiedziane. Tematy się zmieniły, czyli ten blog właśnie lifestyle'owy parę lat temu to jest coś zupełnie innego niż lifestyle'owy teraz. Samo pojęcie bloga parentingowego, to słowo jest okropne, ale jest pisanie o dzieciach. No chociaż to jest w ogóle temat na dłuższą dyskusję, ale chyba nie jesteście grupą docelową, którą by to interesowało, więc pominiemy to. Generalnie na takich dużych branżowych imprezach, ja nie jeżdżę na nie, ale często czytam podsumowania z tych imprez. Tematami takimi top w ogóle w ostatnich latach było też zaangażowanie społeczne i podejmowanie odpowiedzialności za treści właśnie. To jest też ważna sprawa, że jakby ludzie z blogosfery zaczęli sobie zdawać sprawę, że jakby to, co robią, to, co piszą, to, co tworzą, ma realny wpływ na ich czytelników, więc jest ważne i muszą brać za to odpowiedzialność. Że też nie zawsze jest tak, że mogą sobie napisać, co im ślina na język przyniesie, czy też wena na palc na klawiaturze. No oczywiście zmieniło się całe podejście jakby do społeczności. To jest też to, że ze społecznością buduje się kompletnie inne relacje przez to, że mamy
media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. No ale o tym myślę jeszcze trochę będzie dalej. Dobra. Słuchajcie, ja się muszę napić wody. Też jeżeli macie pod ręką, to zachęcam. Herbatka, kawka, woda. Dobra. Idziemy dalej. Generalnie właśnie rzecz, o której już wspomniałam dużo, no wiele razy, ta jedna z większych takich zmian konały w całej blogosferze, w całym blogowaniu, o której też wszyscy mówią, to jest fakt, że blog i bloger to, to są marki. Teraz, jeżeli traktuje się blogowanie na serio, to raczej nikt właśnie nie traktuje tego swojego bloga jako, nie wiem, dziennika, pamiętnika, tak właśnie jak było to jeszcze parę lat temu, ale teraz każdy wie, że blog to jest marka, albo jakby można ten blog potraktować jako markę. Jeżeli chce się blogować na poważnie, to, to powinno się traktować blog jako markę. Czyli co to znaczy traktować blog jako markę? Okej. Pewnie jeszcze będzie o tym w dalszej części, przy kompetencjach blogera i takich tam różnych innych, ale generalnie blog jako marka to jest dbanie o jego poziom na pewno, ale też pokazywanie ludziom w ogóle takiego sedna sprawy. Nie chcę mówić teraz za dużo, bo mam jeszcze slajd tak dokładnie o tym, więc dobra, może na razie po prostu wiedzcie, że to jest bardzo ważne. I tyle. Druga rzecz, to, co to znaczy dobry blog? Bo jakby teraz odpowiadam sobie cały czas na to pytanie. Content is the king. To, co napisała Mariola, czyli wartościowe treści. Przede wszystkim wartościowe treści. Blogi, które są ładne, są ok, bo są ładne i można na nie wchodzić, żeby po prostu oglądać obrazki. Natomiast jakby to, co jest najbardziej wartościowe, czyli zaangażowanie społeczności, i tak dalej, i tak dalej, i rozwój bierze się właśnie z wartościowych treści, czyli content is the king. Będziemy sobie jeszcze na ten temat mówić później, przy okazji narzędzi, że czasami ten content, te treści na stronie tylko udają wartościowe, że są bardzo jakby rozdmuchane i są tak naprawdę wydmuszkami takich poruszania ważnych tematów. Więc tutaj też trzeba na to zwracać uwagę i trzeba mieć bardzo, bardzo duże poczucie pewności też, co chce się powiedzieć. Bo ja jestem przekonana osobiście, że ciekawe rzeczy można mówić na każdy temat, tylko też trzeba wiedzieć, jak to zrobić i trzeba wiedzieć też, które rzeczy są ciekawe. To też czasami nie jest takie oczywiste. Okej. Jak często? Tu jest właśnie to, o czym Mariola napisała, że blog powinien być wyszukiwalny, może wyszukiwalny, tylko aktualizowany. Tak, to jest też bardzo ważna rzecz, że jeżeli czytelnik, jeżeli użytkownik wchodzi na bloga i widzi, że te ostatnie wpisy no, gdzieś tam toną w zamierzchłej przeszłości, no to już na takiego bloga pewnie nie wróci. Ja mam zawsze tak strasznie, jest mi smutno po prostu, jak znajdę jakiegoś takiego super bloga, super treściami w ogóle, prowadzonego przez super osobę i wszystko jest po prostu, już się wydaje, że tak pykło i w ogóle będę na niego wchodzić i sobie czytać i oglądać i w ogóle, że to będzie miłość forever, a tu się okazuje, że po prostu tam nie było nowego wpisu od pół roku albo od roku. No i wtedy jest mi strasznie smutno w ogóle, że ktoś porzucił takie dzieło. Więc tak, no, jeżeli chce się traktować blogowanie na poważnie,
Ja jestem najlepszym przykładem osoby, która nie robi tego, ponieważ wrzuca wpis średnio raz lub dwa razy do roku. Jeżeli chcesz się traktować poważnie, to nie, nie róbcie tego, po prostu trzeba to robić zdecydowanie częściej. Chyba, że utrzymujecie stały kontakt ze swoją społecznością w mediach społecznościowych i tam prezentujecie im właśnie wartościowe treści, no to okej, okay, to powiedzmy, że wtedy to jest w porządku. Jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że też jakby trzeba uważać, żeby nie przegiąć w drugą stronę, to znaczy nie zmęczyć czytelników, nie zmęczyć swojej społeczności sobą samym. I dać im też odpocząć, dać im czasem zatęsknić. Są takie właśnie wielkie powroty blogerów, którzy gdzieś tam dali sobie czas, dali sobie przerwę, nie pisali, a ludzie po prostu spragnieni nowych wpisów, nowych treści, tylko wchodzą na te strony i wyszukują, sprawdzają, czy ktoś już ten napisał, czy napisał. Nie wiem, czy oglądacie, czy znacie, ale najlepszym przykładem w ogóle takiego trzymania w niepewności i po prostu no, katowania swoich, to akurat są widzowie, a nie czytelnicy, bo to jest na YouTubie, jest właśnie znowu Krzysztof Gonciarz, który kręci kanał, na kanale komediowym taki program, który nazywa się Zapytaj Beczkę. I w ogóle pytanie, kiedy zapytaj Beczkę, to jest pytanie kultowe w ogóle w internecie. I każdy, kto gdzieś tam zetknął się z jego postacią i właśnie z tym programem, wie, o co chodzi w ogóle, że kiedy zapytaj Beczkę, to jest pytanie kultowe w ogóle. To właściwie ono też już nic nie znaczy tak do końca. Ono nie znaczy bo wcale, to nie jest pytanie o to, kiedy pojawi się nowy odcinek. To jest po prostu pytanie Marka w ogóle, jeżeli możemy tak powiedzieć. Tak po prostu trzeba czasami przetrzymać swoich czytelników i pozwolić, żeby zatęsknili za nową, wspaniałą, wartościową treścią. Kolejna rzecz, dobry blog, relacja i zaangażowanie, czyli szanowanie swojej społeczności albo po prostu jakby traktowanie poważnie swojej społeczności. Bo to też jest trochę co innego niż głaskanie swojej społeczności po głowie, bo to też nie o to chodzi. Bloger to też nie jest taka osoba, która jest dla swojej społeczności zawsze super miła i w ogóle, wiecie, tam tylko tęcze, jednorożce i wszystko jest ekstra, ale jakby ta relacja i zaangażowanie między blogerem a jego społecznością buduje się też na w takich jakby trudniejszych momentach, w takim sensie, kiedy właśnie bloger jasno ustala zasady na swoim blogu, kiedy jasno określa jakby kogo chce, a kogo nie chce mieć w tej swojej społeczności. Czy ma do tego prawo? No ciężko powiedzieć, jakby wiecie, to jakby wszystko zależy od tego, co ta jego społeczność robi. Ale tak jak powiedziałam wcześniej o tym pokoju webinarium, że jakby nikt nie chce, żeby ktoś przyszedł do jego domu i robił mu syf. Bardzo wielu blogerów właśnie, to jakby nie ja wymyśliłam to porównanie, tylko wzięłam go chyba z jakiegoś też profilu społecznościowego, jakiegoś znanego blogera. To jest właśnie tak jakby to teraz chyba tak najczęściej funkcjonuje i jest jakby wyrazem dużego szacunku dla swojej społeczności, bo wiem, że taka zaangażowana społeczność potrafi też bardzo skręcić, że tak powiem, na intruzów, w sensie takim, że każdy potem negatywny komentarz jest okomentowany w ogóle i osoba, która tu jakby pozwoliła sobie na taką niesubordynację w komentarzach, jest w ogóle prawie że zlinczowana. No i budowanie takich społeczności trochę mnie też przeraża, też jest to takie, jest to coś niebezpiecznego, ale jakby muszę wam powiedzieć o dwóch przykładach, chociaż to jest też społeczność bardziej instagramowa, ale dookoła blogów.
Jeden to jest blok, o Boże, ja mam takie same przykłady, słuchajcie, po prostu, które mnie dotyczą, no ale niestety musicie o to, znaczy nie musicie, ale jak tu już jesteście, to o tym pewnie posłuchacie. Jeden przykład to jest mama ginekolog. To jest babka, która jest lekarzem, wiadomej specjalizacji. I ona ma tak zaangażowaną społeczność, że pójść do niej na profil, w ogóle który jest zamknięty, w sensie jest prywatny, więc ona powiedziała, że jeżeli ktoś chce u niej być, no to dostosowuje się do pewnych zasad. No nie ma syfu, w sensie nie chcesz tam być, nie bądź, nie rób syfu, idź sobie gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli już ktoś tam jest i zrobi tam coś niefajnego, to od razu zostaje zakrzyczane. Nawet ona nie musi zareagować, tylko jej społeczność po prostu reaguje bardzo szybko i bardzo, że tak powiem, dobitnie. No też ciężko powiedzieć, czy to jest zawsze uzasadnione. I też trudno powiedzieć właśnie, co to znaczy narozrabiać kogoś na profilu, bo czym innym jest naprawdę taki hejt, trolling. Na pewno też rozpoznajecie takie rzeczy, jestem tego absolutnie pewna. A czym innym jest, uwaga, uwaga, konstruktywna krytyka. Chociaż też generalnie bardzo wiele jest takich przypadków, że ludzie tłumaczą hate i trolling tym, że jest to konstruktywna krytyka. Nie, nie. To też nie działa w ten sposób. Więc nie da się tego usprawiedliwić, że jeżeli ktoś jest hejterem, trolem, że uprawia konstruktywną krytykę. Nie. Granica jest bardzo wyraźna i naprawdę ludzie, którzy tworzą, naprawdę ją wyczuwają. Więc warto to mieć na uwadze. Drugi przykład osoby, która ustala swoje zasady i wcale się tego nie boi, jest bardzo w tym bezkompromisowa, jest doktor Ania, która też prowadzi bloga o zdrowym żywieniu i jej w sumie nie wiem, czy powinnam wam to polecać, dlatego że na tym blogu jest bardzo dużo przekleństw. Ale ona po prostu stwierdziła, że to jest jej blog, to jest jej konto na Instagramie i ona po prostu sobie robi to wszystko tak, jak ona chce. Więc jeżeli komuś się nie podoba, to po prostu może sobie iść gdzie indziej. I pamiętam taką dużą aferę, o właśnie, zabrakło mi słowa, taką dużą aferę, kiedy właśnie ktoś z jej komentujących napisał, że ona się tam zachowuje jak w ogóle policjant, jak po prostu, że to jest cenzura i tak dalej, i tak dalej. A na co ona powiedziała, że to jest jej miejsce, że to jest jej jakby jej przestrzeń, jej dom i ona może ją sobie urządzać w taki sposób, jak ona chce. No, więc generalnie na ten temat można dyskutować, można mieć różne zdanie, natomiast blogerzy też mają bardzo różne podejście do budowania tych relacji, tego zaangażowania. Natomiast bardzo dobrze, jeżeli one w ogóle są. Okej, okay. Masakra, lecimy dalej. Mam wrażenie, że tego jest strasznie dużo w ogóle jeszcze. Okej, okay. Rzecz taka dosyć oczywista, że dobry blog to jest blog, który jest kreatywny. To, o czym na początku powiedziałam, o eksperymentowaniu. To jest też ważne, żeby nie bać się eksperymentować, nie bać się nowych, różnych rozwiązań, nie bać się puszczać swoich czytelników na głęboką wodę, robić rzeczy nowe. Bo to generalnie w tej działce wpłaca. Pewnie trudno myśleć o tym, co jeszcze nowego można zrobić, ale jeżeli ktoś zrobi coś nowego, to jest super fajne, wszyscy od razu o tym mówią i naprawdę, naprawdę się opłaca. Okej. No dobra. Słuchajcie, no to było już o dobrym blogu. A teraz, co to znaczy dobry bloger, dobra blogerka? Co to znaczy? Bardzo was proszę, spróbujcie nadać na czacie parę słów. Co to znaczy dobry bloger, dobra blogerka? Jaka powinna być?
Czekam na Wasze odpowiedzi. Halo, halo, jestem kto? Co to znaczy dobry bloger, dobra blogerka? To teraz pytanie do Was. Myślę, że to jest taka godzina w ogóle, kiedy teraz wszyscy poszli spać i mój głos gdzieś w tyle się sączy, po prostu jak taka kołysanka, nieco creepy. Więc pobudka. Piszemy. Co to znaczy? Dobry bloger, dobra blogerka. Więc ja rozumiem. Może mnie nie słychać? Nie, słychać. Słuchajcie, jakby mnie tak nie było słychać, na przykład od pół godziny już, a ja tutaj po prostu się produkuję, to by było niezłe. Halo, halo. No okej. Okay. Widzę, że chyba nie zmuszę Was do tego, żeby tu napisać, co to znaczy dobry bloger, dobra blogerka. No dobra, no to ja opowiem w takim razie o tym. Nie musicie mnie tylko namawiać do tego. No dobra, pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista w całej tej sprawie, że dobry bloger, to dobra blogerka, to są tacy po prostu, którzy piszą. No i tu też generalnie można się kłócić, czy to jest takie bardzo, bardzo ważne, żeby to pisanie było jakieś super dobre. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że generalnie nikt nie czyta blogów, które są po prostu źle napisane. Ale z drugiej strony. No, ale z drugiej strony myślę sobie o takich właśnie blogach branżowych, blogach dotyczących jakiejś konkretnej wiedzy, konkretnej działki, gdzie, no, wiecie, jakiś tam tekst taki napisany strasznie literacką polszczyzną nie jest najważniejszy. I tak samo myślę sobie o blogach ubraniowych. Nie chcę mówić o blogach modowych, bo nie wiem, czy takie słowo istnieje w języku polskim. Więc nie. No ale jakby okej, okay, no, pisanie jest ważne. Pisanie jest ważne i tu też nie chodzi tylko i wyłącznie o pisanie artykułów, tylko dobry blog to jest też pisanie rzeczy dookoła, pisanie tytułów dobrych, jeszcze o tym powiemy. To jest też pisanie tekstów na swoje media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie pisanie w tym wszystkim jest ważne. A opowiem Wam też o takim przypadku blogerki, która ma dysleksję. Nazywa się ona, znaczy blog się nazywa, ona się inaczej nazywa, ale blog nazywa się Zwierz Popkulturalny i prowadząca go Kasia ma dysleksję i jakby świetnie to też tłumaczy. To jest też urocze i to jest ciekawym komponentem całej tej akcji, że jakby tam jest taki podstrona na stronie, gdzie podziały się przecinki. I ona tam tłumaczy właśnie, dlaczego to czasami jest niegramatyczne, nieortograficzne, dziwne brzmi i w ogóle, wiecie. Słuchajcie, powiem Wam w ogóle, skąd się wzięła taka moja zwiecha teraz, bo ja zaczęłam teraz patrzeć na taką zieloną ikonkę dźwięku, która mi tutaj mryga
I ona mi tutaj nie mryga cały czas, więc ja też nie jestem pewna, czy wy w ogóle wszystko słyszycie, co ja do was mówię. I teraz takie przerażenie straszne mnie ogarnęło i błagam, jest, dzięki, dzięki Katarzyna, dziękuję, bo ja, tak, dziękuję, dziękuję bardzo, bo ja w ogóle teraz zwątpiłam i tak sobie wyobraziłam, wiecie, że wy tam siedzicie, a tam tylko takie, takie, o bo, ho, dobra, dobra, w porządku, już, dobrze, super, no, dobra, to bardzo dziękuję za taką informację, okej. Dobra, czyli pisanie. Pisanie ważne, zapamiętujemy, nawet jeżeli to są krótkie teksty, to warto wiedzieć, jak je pisać. Wcale nie trzeba mieć umiejętności jakby wielkich pisarskich, żeby pisać te dobre teksty, ale o tym też przy narzędziach, bo będzie kilka takich prototypów. Okej, warsztat blogera, kompetencje, czyli jaki ten bloger powinien być, oprócz tego, że powinien jakoś tam po polsku pisać. Po pierwsze, to o czym już trochę mówiliśmy w przypadku częstotliwości wpisów, systematyczność. Ale to generalnie też nie chodzi o samą systematyczność tych wpisów, tylko w ogóle o systematyczność pracy nad blogiem, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, że blogowanie, bloger, blog jako marka, jakby to wszystko się nie wydarza tylko i wyłącznie jakby na tej stronie, na której jest blog. To się wydarza też bardzo dookoła, czyli właśnie w mediach społecznościowych, czyli na imprezach branżowych, w różnych przedsięwzięciach, które gdzieś tam dookoła prowadząca bloga podejmuje. I systematyczność też oznacza tutaj takie jakby samokrytykę i jakby takie momenty, gdzie człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że trzeba coś zmienić, żeby ruszyć z danego miejsca, żeby coś poprawić. Więc systematyczność bardziej w tym znaczeniu. Ja jestem jakby super przykładem antysystematyczności w tym zakresie, dlatego że moje blogowanie żałosne ma po prostu takie super zrywy i jakby naczytam się różnych blogów i strasznie mam wjazd taki, żebym chciała jednak blogować tak poważnie, to sobie po prostu tak super planuję różne wpisy. Zawsze robię jakiś taki wpis po prostu, który wśród znajomych zbiera w ogóle super recenzje. I wszyscy mówią, Ania, ty tak piszesz świetnie, a ja sobie wtedy myślę, o Boże, będę blogerką taką znaną i w ogóle ekstra. I wtedy sobie właśnie planuję tam na przykład 10 wpisów, mam takie super plany na cykle blogowe i potem właśnie i potem następny wpis piszę na przykład za pół roku zupełnie o czym innym niż te plany były. Więc generalnie ta systematyczność zupełnie nie wygląda właśnie tak. To jest kompletne zaprzeczenie tego, czym systematyczność powinna być. Właśnie, i to jest ważna rzecz, że bloger, który traktuje swoje blogowanie poważnie i chce jakby z tego coś mieć, nie tylko pieniądze, ale w ogóle jakby stworzyć z tego jakąś swoją życiową przestrzeń, musi skupić na celu, jakby musi w ogóle znać te cele, czyli w sensie, wiecie, musi wiedzieć, po co w ogóle bloguje. No tak jak pokazałam na początku, te cele są różne, znaczy to są motywacje bardziej, cele mogą być jeszcze inne. W sensie bloguje, bo chce, nie wiem, zarabiać na tym, bloguje, bo chce się dzielić wiedzą, bloguje, bo chce być znana, na przykład. Są też takie motywacje, jakby jestem w stanie je wyobrazić. No i oczywiście tworzenie sobie takich celów, takich małych celów, małych kroczków, małej drabinki, po której można się wspinać. I to jest ważne, żeby ten cel cały czas mieć przed oczami, no bo blogowanie bez tego celu to jest takim sobie pisankiem, pisadłem. Jest okej też, jakby, bo ja nie mówię, że nie. Jakby nie budzę się rano i myślę sobie, o Boże, znowu nie napisałam artykułu na bloga, jak to straszne. Bo jakby nie mam takiego celu, żeby ten blog był super właśnie aktualny i żeby to było takie mega na poważnie.
Więc jakby te cele swoje warto znać i potem jakby pod nie układać resztę. No, charyzma. To jest też ważne. Jakby ludzie bez charyzmy długo w tym świecie się nie utrzymują po prostu. Trudno w ogóle mówić o tym, co to jest charyzma. Chyba w ogóle jakby nie da się tego do końca zdefiniować. I też ja sobie wyobrażam, że w ogóle jakby charyzma dla różnych ludzi to jest kompletnie jakby różne rzeczy. Bo jesteśmy różni i po prostu różne rzeczy się nam podobają, różne rzeczy nam pasują i to jest totalnie super i normalne. Jakby wiem, że różne style ekspresji po prostu ludzie też przyjmują. I pamiętam, jak na jakby po jednym z wystąpień swoich, moich osobistych, na jednej z konferencji dużych, byłam z niego tak zadowolona. Uważałam, że to jest takie wielkie, w ogóle przełomowe, wiecie, prawie jak TED jakiś taki. No masakra, Steve Jobs na scenie. I potem dostałam feedback, takie informacje od ludzi, którzy byli na tym wykładzie i ktoś napisał, że nienawidzi takich nawiedzonych prowadzących. I jakby ja to szanuję, bo no nie każdemu to pasuje po prostu, więc ta charyzma. No charyzma jest dla różnych ludzi też czymś innym. Warto o tym pamiętać i warto też jakby nie silić się na to, żeby wszyscy was lubili, bo jakby nawet zupy pomidorowej nikt nie lubi, jakby wszyscy nie lubią, też gdzieś to ostatnio czytałam. No i tak jest. Kolejna kompetencja ważna dla blogera to otwartość na zmiany. Otwartość na zmiany, dlatego że tak jak już wcześniej wspominałam, ta branża po prostu się zmienia i coś, co było super modne, super fajne i uznawane za w ogóle aktywne i takie mądre w blogowaniu, no za jakiś czas może być po prostu bardzo passé i w ogóle źle widziane w społeczności, więc jakby trzeba mieć dużo takiej elastyczności. Trzeba mieć też dużo elastyczności, jeżeli chodzi o narzędzia technologiczne związane z blogowaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o media społecznościowe, dlatego że one po prostu bardzo często się wbrew pozorom zmieniają i potem są takie, wiecie, inby, że o Boże, bo ten pasek tutaj był, a już go nie ma i co w ogóle znaczy. No trzeba sobie z tym jakoś radzić po prostu i jakby te narzędzia się po prostu zmieniają. Trzeba mieć tego świadomość i umieć sobie z tym pracować. Okej. No i jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca kompetencji blogera. Czy lubisz się uczyć? Jeżeli nie lubisz się uczyć, to prawdopodobnie jakby wielka przyszłość w blogosferze cię nie czeka, dlatego że no tak, to jakby blogowanie, jakby tworzenie własnych treści, tworzenie własnej przestrzeni wymaga ciągłego uczenia się. I oczywiście to, co ja powiem, jest teraz strasznym takim komunałem i wy w ogóle na pewno o tym wiecie, że to jakby to uczenie się, które się dzieje teraz w szkole, a uczenie się, które się dzieje potem przez całe życie, to no nie ma ze sobą za wiele wspólnego, na szczęście, w wielu przypadkach, chociaż nie mówię, że zawsze. I naprawdę nauka towarzyszy nam do zamierzchłej starości. I to dobrze, i to dobrze, i bardzo dobrze jest, jeżeli się właśnie tak dzieje. Jeżeli chcemy się uczyć nowych rzeczy, jeżeli potrafimy się uczyć nowych rzeczy. Więc generalnie w szkole warto też skupić się na tym, żeby nie tyle uczyć się nowych rzeczy, co uczyć się, jak się uczyć. Jakby wypracowanie swoich strategii w tym zakresie jest bezcenne i jakby na całe życie można sobie to po prostu ze sobą wziąć i korzystać z tego. Taki wtrącenie. Okej, to jedna ważna rzecz, o której totalnie chcę powiedzieć i jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Pokaż swoje dlaczego.
O co chodzi? Nie wiem, czy znacie. Jest taki TED gościa, który nazywa się Simon Sinek, napiszyłam. Simon Sinek. Ja tego TEDa sama oczywiście nie wygrzebałam, tylko pokazała mi, nam w ogóle, w tej grupie, która była na szkoleniu, Iwona Brzuska-Złotnicka, która też zaprosiła mnie do prowadzenia tego webinara. Bardzo dziękuję. I ono bardzo dużo mi powiedziało na temat tego, jak w ogóle pracować z publicznością, odbiorcami, jak zwał, tak zwał. Ale generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś produkt, jeżeli w ogóle robimy coś, to mamy dookoła tego wszystkiego jakby trzy takie warstwy. Pierwsza warstwa to jest takie, jak sobie narysujemy koło, to jest warstwa co robimy. Pierwsza warstwa to jest warstwa co robimy, to jest jakby widziane na pierwszy rzut oka, to jest taki naskórek, jakby każdy to widzi, każdy może to powiedzieć, to jest takie powierzchowne, co to jest, co robimy. Druga warstwa to jest jak, no i ona jest taka już jakby, wiecie, bardziej jakby wchodzi w zagadnienie, bo rzeczy można robić dobrze, można robić źle, można robić dokładnie, niedokładnie i tak dalej, więc ona już coś więcej mówi o tym działaniu czy o danej rzeczy. Ale trzecia warstwa, takie serce, core w ogóle tego wszystkiego, to jest dlaczego, czyli dlaczego coś robisz, dlaczego coś zostało zrobione, dlaczego jak dany przedmiot istnieje, dlaczego to robisz, o właśnie. To jest jakby serce tego wszystkiego. I jeżeli chcesz prowadzić bloga na serio, jeżeli chcesz w ogóle cokolwiek na serio robić, co jakby jest uzależnione od publiczności, od społeczności, to dla mnie to jest totalnie najważniejsza rzecz, żeby pokazać właśnie dlaczego. I właśnie, żeby nie musieć go tłumaczyć, to jest też ważne, że jakby to, dlaczego robisz daną rzecz, no musi być cały czas na wierzchu. Simon Sinek w takiej książce, oczywiście tytuł zapomniałam, ale ona się wam wyświetli, jak wygoogluję mi nazwisko, zapisałam wam w czacie, jakby jako typowy przykład, która jakby cały czas miała na wierzchu to swoje dlaczego, podaje właśnie Steve'a Jobsa. I wiecie, generalnie jakby kupując telefon iPhone'a, to znaczy teraz to się trochę już tam zmieniło, ale powiedzmy, że dalej trochę tak jest. Jakby kupując iPhone'a, to jakby okej, kupujesz iPhone'a, nie? Przedmiot, jakby co to jest, to każdy wie, co, nie? Telefon tam działa, ma różne funkcje, bla, bla, bla. Jakby ta druga warstwa też jest ważna, czyli jak on jest zrobiony, właśnie jakie ma funkcje, jakie tam bariery różne, jakie rozwiązania technologiczne. No okej, jakby to też jest ważne, ale dlaczego tak jest, dlaczego on został zrobiony, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej? Jakby kupując iPhone'a, kupujesz nie telefon, nie te wszystkie bariery, tylko jakby kupujesz pewien symbol, pewien, nie wiem, styl życia. No wiecie, o co chodzi, jakby to pewne przedmioty, pewne produkty, no mają to do siebie, że tak jest. Jakby kiedy kupujesz martensy, to nie kupujesz tylko butów, które są naprawdę super porządne i świetnie zrobione, ale jakby kupujesz coś, co w bardzo dużym stopniu określa, kim jesteś, jakby na ile to chcesz pokazać. Jakby bardzo wyraźny komunikat wysyłają pewne rzeczy właśnie, które widać dlaczego. Okej, mam nadzieję, że to jakoś tam zrozumieliście. Naprawdę polecam wam wyszukać sobie imię i nazwisko Simon Sinek plus słowo TED. Jest dostępne w internecie nagranie tego wykładu, w którym on to wszystko sensownie tłumaczy. Bardzo, bardzo polecam. Okej. I jeszcze kompetencje blogera, kim jest dobry bloger, co to znaczy influencer. Influencer to jest takie słowo właśnie, które bardzo też ostatnio robi oszałamiającą karierę w polskiej blogosferze, ale też w ogóle jakby w całej społeczności twórców internetowych.
Kim jest influencer? Influencer to jest właśnie osoba, jak sama nazwa wskazuje, influence, to jest osoba, która ma wpływ. Dlatego też chyba Kominek robi, czy tam Jason Hunt robi ten ranking najbardziej wpływowych blogerów. Wpływ to jest słowo klucz tutaj. Influencer to jest osoba też, którą bardzo, bardzo chętnie współpracę podejmują marki, dlatego że wiedzą, że influencer jest w stanie przekonać swoją społeczność do zrobienia danej rzeczy, kupienia danej rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ja już dawno porzuciłam moje notatki, ale pamiętam, że wczoraj o pierwszej w nocy wpadłam jeszcze na pomysł jakiegoś case'a tutaj. A, okej, okay, dobra, mam. Na przykład dla mnie totalnymi influencerami są też na przykład rodzice, którzy prowadzą te blogi parentingowe całe. Ja się przyznaję z ręką na sercu, że mam takiego jednego bloga, nebule.pl bodajże. Kompletnie nie interesują, ale nieważne. Jakby wszystkie zabawki, które kupuję mojemu dziecku, to jakby to pomysły na te zabawki, no czerpię trochę stamtąd, w sensie takim, że wiem, że osoba, która prowadzi tego bloga, ma świetną wiedzę na ten temat, że to jest wszystko przetestowane, dobre i to jest ogromny wpływ. Przyznaję się do jeszcze jednej, chociaż pewnie nie powinnam tego mówić, ale słuchajcie, po prostu no, Krzysztof Gonciarz jest influencerem, w ogóle nie ma o czym, nie ma co gadać, że nie jest w ogóle. Ja mam do niego też ambiwalentny stosunek już teraz trochę, ale był taki czas, kiedy oglądałam te blogi namiętnie, nie powiem, co to był za czas, bo to by było za bardzo creepy, ale obejrzałam strasznie dużo tych jego vlogów i ja po prostu zapragnęłam z takie adidasy, jak tam były pokazane i kupiłam takie adidasy. I to jest właśnie influencer, że wiecie, w ogóle ten odcinek nie był o adidasach i w ogóle one tam nie grały żadnej ważnej roli, ale naprawdę zapragnęłam je mieć, jakby sposób, w jaki one były tam pokazane. Ach, naprawdę, to jakby to nie była reklama. Właśnie to jest też duże i ciekawa rzecz, która się dzieje jakby, że tu w ogóle nie chodzi o reklamę. Reklama jest zupełnie innym, ma zupełnie inną poetykę niż jakby bycie influencerem i pokazywanie różnych rzeczy. I marki sobie z tego doskonale zdają sprawę i właśnie wkręcają nas tak strasznie, że potem chcemy mieć różne rzeczy. Dobra. Idziemy dalej. Słuchaj, Pawa, nie wiem, czy w ogóle ktoś tam jeszcze jest, czy śpicie, czy nie śpicie. W sumie zostało nam jeszcze 20 minut i po prostu polecimy teraz w ogóle strasznie szybko z tym wszystkim, bo masakra. Ale dobra, ja wyświetlę teraz. Aha, nie, tutaj wyświetlę. Tu. Słuchajcie, wyświetliłam tutaj tablicę. I bardzo bym was prosiła, żebyście teraz, czyli na tej tablicy, takie tytuły kłów, które prawdopodobnie w ogóle nie mają nic wspólnego z treścią tego artykułu i tylko chodzi mi o to, żeby się kliknęły. Możecie zaznaczyć, nie wiem, podkreślić jakąś strzałką, jakimś, nie wiem, krzyżykiem. Macie teraz możliwość, myślę, takiego zaznaczenia. Czeka. Okej. Mamy jedno. Okej. Coś jeszcze? Ja myślę, że zaznaczyłabym jeszcze to. Okej. Dobra. Myślę, że wystarczy. Dobra. Kończę współdzielenie tej tablicy. Mamy tutaj kilka zdań, tak. Jakub Błaszczykowski w Wiśle Kraków, to nie koniec, tak się szykuje się najgłośniejszy transfer w historii. Spoko.
Pasożyty boją się tego jak ognia, pozbądź się ich nawet po pierwszym użyciu. Czy myślicie, że w tym artykule naprawdę będzie coś, co warte jest przetestowania w ogóle? Czy ktoś kiedyś przetestował coś z takiego artykułu? Nie! To jest w ogóle bez sensu. W sensie takim, słuchajcie, że pewnie to wiecie, ale te tytuły nazywają się clickbaitami. No i generalnie tutaj też jest ogromna dyskusja rozgorzała w ogóle wokół tych clickbaitów i różnych clickbaitach. W takim sensie, że niektórzy robią, wiecie, taki hurdur, clickbait w ogóle złe, złe, złe i tak dalej. Ale jakby ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie, no mówią, że no okej, okay, ale to jest nasza praca, żeby wymyślić takie tytuły, które po prostu będą się klikać. I takie tytuły się klikają, co jest jakby przerażające. Wiecie, jakby tutaj wina leży po prostu po stronie internautów i ludzi, którzy czytają treści, dlatego że nikt nie każe klikać ci w artykuł niewiarygodne, zobacz, co zrobiła ta pasażerka podczas lotu. Serio, nikt ci nie każe, jakby to jest tylko twoja i wyłącznie w ogóle decyzja, że ty to klikniesz. A na pewno w ogóle, jak widzisz taki tytuł, to wiesz, że to jest clickbait. Naprawdę. Generalnie właśnie te clickbaity, czyli treści, tytuły, jakby, z którymi jakby treść danego wpisu często nie ma w ogóle nic wspólnego, to jest w ogóle plaga chyba ostatnich, nie wiem, może 2 lat, może roku nawet, ciężko mi stwierdzić. Natomiast naprawdę łatwo je rozpoznać. Właśnie wykrzykniki, właśnie, że jakby super porady, zaczynanie właśnie takich słów jak niewiarygodne, co ona zrobiła, coś niewyobrażalnego, popatrz, jak się zachował i tak dalej, i tak dalej. To jest zawsze clickbait. Słuchajcie, w tym artykule nigdy nie będzie nic, co by was w ogóle poraziło. To nie ma takiej opcji. To jest zrobione tylko po to, żeby się kliknęło. A tam jest reklama w środku, na którą często może nie zwrócicie nawet uwagi, ale to jakby ona była powodem tego, że to wygląda tak, jak wygląda. Więc warto mieć to na uwadze i warto też tych clickbaitów jakby używać świadomie. W sensie takim, że już też taki trend, znaczy trend, nie wiem, czy to jest trend, ale już ludzie tak robią, w sensie blogerzy, którzy przejrzeli cały ten system, że to jednak faktycznie, no niestety się to klika, tworzą takie clickbaitowe tytuły, w których faktycznie jest treść. Więc to też no, trzeba wiedzieć, kto to potrafi, kto to umie. A o clickbaitach jeszcze potem będzie jedna ciekawa rzecz. Okej, okay, dobra, zostało na 15 minut, więc lecimy. Przelecimy sobie bardzo szybko przez warsztat blogera narzędziowy, taką skrzynkę z narzędziami. Nie wiem, czy będę wam wklejać wszystkie linki, bo mój komputer w ogóle rzęsi tu strasznie i jakby daje mi znać, że powinnam już kończyć to webinarium powoli. Ale okej. Okay. Warsztat blogera, narzędzia. Może 2 takie linki, ja wam potem jakby zbiorczo podeślę i też o tym, czego ja używam. Podstawa, czyli platforma. Jakby teraz najczęściej, najbardziej jakby chyba rozpowszechnione platformy do blogowania to jest oczywiście WordPress i Blogger, który jest google'owym narzędziem. I to są jakby w tych 2 przypadkach możemy używać tego tak, że mamy blogi z jakąś nazwą .wordpress.com albo blogi z jakąś nazwą .blogspot.com, ale możemy też jakby zostawić sam ten silnik i tworzyć jakby na tych platformach blogi ze swoją domeną, totalnie bez żadnych dodatków. Są 2 drogi. Oczywiście, że blogi z końcówką wordpress.com, blogspot.com są nieprofesjonalne po prostu,
Ja taki mam właśnie. Więc jakby jeżeli myślimy o tym blogowaniu na poważnie, no to trzeba wydać hajs na domenę i po prostu szarpnąć się i blogować pod swoją domeną. Ok. Więc te platformy. Chyba jakby inne platformy, wiem, że jest jeszcze Medium, ono nie wiem, w Polsce chyba nie jest jeszcze na tak bardzo rozpowszechnione. W Stanach jest chyba bardziej. Są jakieś Joomla. Oczywiście ludzie, którzy potrafią, chcą albo mają na to odpowiednią ilość pieniędzy, mogą sobie stworzyć swoje własne dedykowane silniki do blogowania. Druga rzecz, jakby obszar narzędzi, które warto znać, to są narzędzia do statystyki, do matematyki, do sprawdzenia, kim są odbiorcy. No i tutaj jest jedno narzędzie, które jest chyba najbardziej rozpowszechnione, chyba intuicyjne i tak dalej, to jest Google Analytics. I jeżeli ktoś też na serio chce się zajmować blogowaniem, to musi chociaż trochę tego Google Analytics nacisnąć, chociaż móc potrafić sprawdzić, jakiej płci i w jakim wieku są jego czytelnicy. Oczywiście takie narzędzia w takim prostym wydaniu, statystyki różne i tak dalej, znajdują się właśnie na tych platformach. Jeżeli ktoś prowadzi Yom albo WordPress.com, to tam w panelach twórcy są takie statystyki dostępne i one jakby na takim poziomie podstawowym też wystarczą w sumie, żeby już się zorientować, kto nas czyta, ile, kiedy, co i tak dalej, i tak dalej. Takim dużym narzędziem, które jest komercyjne, już służy większym twórcom, jest SoulTrender. Ale ono już kosztuje, ale też na tej stronie można sobie sprawdzić, jak to wygląda tak na poważnie. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest właśnie SEO, czyli jak dotrzeć do tych użytkowników, czyli narzędzia różne do pozycjonowania treści. To są różne narzędzia, które mogą sprawić, że nasz blog będzie bardziej widoczny w wyszukiwarce Google, gdzie możemy sobie dopasować różne słowa kluczowe, możemy sobie dopasować tytuły. Jak przypuszczacie, ja z żadnych z tych narzędzi nie korzystam, ponieważ nie jest to dla mnie aż tak ważne, ale zrobiłam bardzo dobry research na potrzeby tego webinarium. Powiem Wam, otworzę sobie moje magiczne notatki, że bardzo spodobało mi się kilka takich narzędzi. Pierwszy to jest Answer the Public. Napiszę Wam tutaj. Answer the Public. I ono po wpisaniu jakby tematu, jakby dla którego chcemy się zorientować, co do tego, jak wygląda, wypluwa nam jakby taką mapę wyszukiwań. Jeżeli wpiszemy sobie na przykład słowo edukacja, to wyszukuje, to jakby robi nam taką mapę wyszukiwań, czyli jakby czego ludzie szukają w internecie w związku z edukacją. I na tej podstawie możemy sobie planować nasze wpisy, planować nasze tytuły i tak dalej, i tak dalej. Super narzędzie jest też Google Trends. Google Trends. Tu są też jakby właśnie pokazane najczęstsze wyszukiwania, co się czyta, co się klika w danym czasie. Dobra, i to jest jeszcze świetne. Blog About. Blog About. To jest generalnie, to jest narzędzie trochę do tworzenia clickbaitów w sumie, takich clickbaitowych tytułów, dlatego że tutaj jak się wpisze, o czym jest blog, albo o czym ma być wpis, to od razu jakby wypluwa ten program 5 takich tytułów clickbaitowych na wpis. No więc generalnie wszyscy to już robią po prostu, nie ma
Dobra. O nie, jak mało czasu zostało. Zasoby wizualne. Słuchajcie, to tylko wpiszę tutaj, że to są serwisy. Oczywiście najlepiej korzystać z serwisów na wolnych licencjach, które domeny są takie, że nic nie musicie już podpisywać, zastanawiać się, czy można użyć, czy nie można. Pixabay. I wystarczy, jakby tam są super zdjęcia, którymi zobrazujecie dosłownie wszystko. Wszystkie zdjęcia w tej prezentacji są na przykład. Pisać lepiej, czyli edytor doskonały. Warto sobie też zadać pytanie, w czym chce się pisać. Czy ma być to Word, czy ma być to jakiś, nie wiem, Zen Writer, czy ma to być kartka czysta, dopiero potem przepisywanie do bloga. Generalnie nie warto w ogóle wpisów od razu na blogu, bo to się może coś stać i katastrofa. Ja na przykład piszę wszystkie wpisy w dokumentach Google'owych i potem sobie dopiero przykleję. Ogarnianie social mediów, jeżeli ktoś to robi, ma tego dużo, nie wie jak to ogarnąć, to warto mieć narzędzie do koordynowania tego. Jednym z nich jest. Jak to slajdy nie są widoczne dla uczestników? O nie, jak to się stało? Dlaczego slajdy nie są widoczne dla uczestników? Co zrobiłam takiego, że slajdy nie są widoczne dla uczestników? Prezentacja. Nie wiem, co się stało, serio. Nie wiem, dlaczego slajdy nie są widoczne dla uczestników. Słuchajcie, czasu. Nie wiem, co się podziało. Może on ma w ogóle. Może on ma jakąś blokadę na ilość slajdów. Dobra, buffer. Do usłyszenia. Skup się, czyli jak zachować produktywność. To są programy do blokowania stron, na przykład Facebooka, no bo nie ukrywajmy, trzeba włączyć Facebooka, jeżeli chce się coś popracować. Ale to są też strony do odliczania czasu, jeżeli chcemy sobie po prostu popracować na przykład 2 minuty nad danym projektem albo 5 minut nad danym projektem. To są takie fajne rzeczy do odliczania. Słuchajcie, ja mam zaraz po prostu link wszystkiego i to będzie najinteresujące. Warto też używać czegoś do ogarniania chaosu, jeżeli mamy jakiś większy projekt, mamy coś jakby już więcej do ogarnięcia po prostu, to ja generalnie używam Trello i też wam to bardzo, bardzo polecam. Jeszcze jedna rzecz, jak porządkować inspiracje, jakich czytników przechowywaczy używać. Jest taka super aplikacja, która nazywa się Pocket i tam w tę aplikację można wrzucać wszystkie wpisy, których się nie zdąży przeczytać. Mój Pocket już tam i płacze, a jak ktoś go na bieżąco, że tak powiem, opróżnia, to jest ok. Dobra, szybko jeszcze oprawię. Mam 5 minut, więc teraz będzie po prostu dziki galop w ogóle w tych zagadnieniach, ale okej. W międzyczasie spróbuję wam tylko wrzucić, o ile mi się to uda, spróbuję wam wrzucić link z tymi wszystkimi narzędziami. Szkoda by było, żebyście tego nie dostali. Mistrzyni webinaryjnej, po prostu planowanie w czasie. Dobra, dwa linki wrzucone. Aspekty prawne, czyli co wolno blogerom? Przede wszystkim zdjęcia. Warto zwrócić uwagę na te rzeczy, o których już mówiłam, czyli wolne licencje. Google to tylko test z prawem do dalszego udostępniania. Warto sprawdzić. A po drugie, ochrona wizerunku. Pamiętajcie, że jeżeli macie jedną osobę na zdjęciu, to ona zawsze może wyrazić sprzeciw, że po prostu nie chce być na waszym blogu i wiecie o co chodzi. Generalnie z tym też
warto uważać. Jeżeli chodzi o treści, co w kontekście blogów jest ważne, co warto powiedzieć? Sam pomysł jeszcze na wpis, sama idea nie jest chroniona prawem autorskim. Często się zdarza, że dwie osoby wpadną na ten sam pomysł w tym samym czasie i mają do siebie pretensje, że jakby podpatrzyły coś jedna od drugiej, a to nie zawsze też tak wygląda. Jakby sama idee są jakby no, nie chronione prawem autorskim same w sobie, dopiero ich realizacja jest. Więc jeżeli tekst nie jest plagiatem, a tylko traktuje na ten sam temat, no to nie możemy się za bardzo do tego przyczepić. Po drugie, pamiętajcie, że jeżeli prowadzicie bloga, zbieracie adresy osób, jakieś prowadzicie newsletter, to są dane osobowe, które trzeba zgłosić do GIODO jako zbiór. Trzeba tam, nie wiecie, ogarniać całe to przetwarzanie. No jest w tym trochę zabawy, ale warto o tym pamiętać, bo z tego jakby mogą być poważne konsekwencje, jeżeli tego się nie zrobi. No i trzecia rzecz, czwarta, jak to jest z prawem prasowym? Część blogów, jakby były takie sprawy, że podpada pod prawo prasowe, czy blogi są prasą, czy nie są prasą. No i tak i nie, jakby kiedy nie warto bloga zgłaszać jako tytułu prasowego, kiedy prowadzicie go sami, kiedy nie jest jakiś ogólnotematyczny, nie dotyczy tego, co dzieje się tu i teraz, jeżeli nikogo nie zatrudniacie, no to nie warto, to bez przesady. Ale jeżeli są blogi, które są jakby na bieżąco, są ogólnotematyczne, są regularnie aktualizowane i na przykład są już jakąś firmą, gdzie zatrudniają ludzi, to warto je zarejestrować jako tytuły prasowe. Zarabianie na blogu. O, to już 2 minuty, szaleństwo. Wiedziałam, że się nie wyrobię. Zarabianie na blogowaniu na kilka sposobów. Po pierwsze, najprostsze reklamy. Reklamy są już jakby, udostępnianie reklam jest powyżej, już tam wyświetleń też dostępne przez platformy, na które i tam jakieś grosze spływają, no to nie są duże pieniądze. Więc jakby reklamy to jest taka rzecz, pewnie od której dużo osób zaczynało, ale to nie jest też najlepszy pomysł i na pewno nie zarobi się z tego jakichś dużych pieniędzy. Druga rzecz, współpraca z marką, to już jest bardzo profesjonalne i tutaj też można w bardzo duży, bardzo fajny, kreatywny sposób tę współpracę robić, realizować. Warto sobie też jakby współpracę z marką przyjść do różnych blogerów. No i wsparcie społeczności, na przykład Patronite, gdzie twórcy, no głównie wideo, ale nie tylko, różni twórcy w ogóle, to ludzie tworzący, bo na przykład właśnie Zwierz Popkulturalny też ma Patronite'a, proszą o wsparcie swojej społeczności, cele i ludzie, ich czytający, po prostu wpłacają co miesiąc jakąś określoną ilość pieniędzy. No i też sprzedaż produktu, a produkt to mogą być po prostu rzeczy, jako produkty takie istniejące, które możemy dotknąć, tak jak na przykład właśnie mama ginekolog, która sprzedaje ubranka, zestawy noworodkowe, jakieś koszule do karmienia itd., itd. Ale też produkty to mogą być kursy, e-booki, wiedza generalnie. To jest bardzo teraz rozpowszechnione i bardzo dużo ludzi właśnie ma pomysł na to, żeby w ten sposób zarabiać na prowadzeniu bloga. Ja nie będę mówić o tym już dokładnie, co tutaj się znajduje, bo to jest jakby, musiałabym opowiedzieć całą moją historię. W każdym razie powiem wam w ogóle, że ja byłam pierwszą szafiarką w Polsce, to w ogóle strasznie brzmi, jest mega obciachowe w tym momencie, ale no taka jest prawda, wszyscy myślą, że to szafa szafiarka, ale to nieprawda, bo najpierw, ale co z tego jakby nigdy nie podchodziłam do prowadzenia tego bloga tak profesjonalnie, jak powinnam, gdybym chciała, żeby z niego było coś poważnego i dlatego nigdy nie zdobyłam większej rzeszy fanów i dlatego robiłam to po prostu gdzieś tam jako dodatek i generalnie też nigdy nie miałam celu takiego, żeby się jakoś na tym, nie wiem, zarabiać, wybić. Inne motywacje mną powodowały. No a teraz generalnie właśnie uprawiam slow blogging i o tym, co robię ze swoim blogiem,
już trochę też powiedziała. Wrzucę Wam teraz też link, co mówią mądrzejsi, czyli link do różnych materiałów. Też ważne jest to, że te materiały, które Wam tutaj wkleję, są aktualne. Mam nadzieję, że tutaj, o dobra, powinno się udać. Powinno się udać. Okej, okay. Jest. Tutaj jest bardzo fajny artykuł, w którym są książki, właśnie podcasty, treści związane z wychowaniem ludzi, którzy się naprawdę na tym bardzo, bardzo dobrze znają. Wystąpienia konferencyjne i tak dalej. Jeszcze jednym super źródłem pozyskiwania wiedzy są spotkania branżowe. Też jak się wpisze spotkania branżowe blogerów, to tych konferencji jest sporo i też są w różnych częściach Polski. Może nie dla każdego dostępne, ale z nich właśnie nagrania. No więc warto. Warto, jeżeli ktoś myśli o blogowaniu na poważnie, warto się w ten temat też trochę zastanowić. No i jeśli nie blog, to można prowadzić mikrobloga na Twitterze, na Tumblrze. Można prowadzić bardzo sensowne, wartościowe w treści konto na Instagramie. W sumie dużo blogerów tak robi, że jakby przerzuca ciężar z treści, z dużych artykułów swojego bloga właśnie na Instagrama, na live'y, na nawet nie na posty właśnie, tylko bardziej na Insta Stories i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście YouTube, ale o YouTubie było ostatnim razem, więc ja tutaj się nie będę wymądrzać. I jeszcze coś, co robi właśnie dużą, co robi karierę, właśnie dużą karierę w ostatnim czasie, czyli podcasty, czyli po prostu gadanie, słuchanie, gdzie po prostu słuchają tego, bo mają dużo czasu, mają mało czasu, żeby czytać, ale mają czas, żeby słuchać, więc to też warto zauważyć. Okej, okay. Miałam tutaj jeszcze straszną dyskusję rozpętać o różnych ryzykach, które w ogóle, żeby tak na koniec do tego słodkiego pucharu wrzucić taką kroplę goryczy. Ale myślę, że już jest 5 minut po czasie, chociaż trochę później zaczęliśmy, więc się usprawiedliwiam. Ale generalnie ryzyko blogowania, prywatność myślę przede wszystkim, że to trzeba wyważyć, ile chcemy pokazać, a ile dla siebie, a po drugie, no właśnie wystawienie się na hejt, na trolling, trzeba być na to przygotowanym. Jakby można to ukrócać, można mówić, że to się nam nie podoba, ale trzeba pamiętać, że to jest możliwe i trzeba też mieć chyba plan, co można z tym robić. No i warto pamiętać o tych wszystkich prawnych obostrzeniach, żebyśmy nie robili głupot, plagiatów, kradzieży, ściągania jakichś treści, stąd podpisywania własnym nazwiskiem. To jest ważne. Myślę, że bez tego da się jakoś na tej płaszczyźnie da się jakoś nawirować, ogarnąć bez większych wad. Okej, dobra, to brnęliśmy po prostu do ostatniego slajdu. Słuchajcie, to ja wrzuciłam ten slajd tutaj właśnie tak wyglądający, tak brzmiący, bo zazwyczaj jak prowadzę webinaria, to na końcu mam swojego maila podanego i zachęcam, że jeżeli coś było niejasne, jeżeli coś chcecie dopytać, to piszcie, kontaktujcie się ze mną, bądźmy w kontakcie, pomogę Wam. Teraz Wam nie pomogę, ponieważ nic więcej już nie wiem. Po prostu powiedziałam tutaj wszystko, co wiedziałam na ten temat, a nawet trochę mniej. Więc mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie dla siebie i jeżeli marzycie o karierze blogera, blogerki, to po prostu to zróbcie. To jest w ogóle chyba sedno sprawy, że wiecie, jeżeli chcecie coś zrobić, to po prostu to zróbcie, a blogowanie wcale nie jest tak trudne, żeby po prostu nie zacząć tego robić. Warto zacząć, bo mogą się z tego urodzić super piękne rzeczy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za Wasze cudowne, absolutnie zachowanie tutaj mimo chwili ciszy, ale byliście absolutnie grzeczną,
słuszną, świetną grupą odbiorców, która tutaj sobie grzecznie siedziała. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę Wam powodzenia we wszystkich Waszych przedsięwzięciach, fejmu, w ogóle kasy, wszystkiego, żeby Wam ten internet po prostu robił dobrze zawsze. I żeby z tego były same dobre i fajne rzeczy. Dobra, no to tyle. Super, żegnamy się. Do zobaczenia kiedyś gdzieś. A, do swojego bloga. Matko. Właśnie nie chciałam tego robić, ale jeżeli pytacie, jeżeli ktoś zapytał, to generalnie piszę go już właśnie. Chciałam powiedzieć, że ten blog z ubraniami już jest zamknięty i ja już nikogo tam nigdy nie wpuszczę, ale mam teraz taki blog kardhen.wordpress.com. No i tam jest taki szwarc mydło i powidło, czyli wpis do pół roku na różne tematy. Dobra, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Powodzenia.